Radio Concita. Informacje TOK FM. Minęła 11.40. Anna Draganek. Zapraszam. Dwie partie wody Żywioł, Żywiec Zdrój zostały wycofane ze sprzedaży. Producent podjął taką decyzję po tym, gdy w Bolesławcu mężczyzna trafił do szpitala z poparzonym przełykiem. Twierdził, że pił właśnie taką wodę. Sprawa jest w tej chwili dokładnie badana. Do tematu wrócimy w informacjach TOK FM w samo południe. Sejm zajmie się dziś przepisami dotyczącymi aborcji. Posłowie będą rozpatrywać dwa obywatelskie projekty ustaw. Pierwszy Komitetu Stop Aborcji, który całkowicie zakazuje przerywania ciąży, i drugi zgłoszony przez Komitet Ratujmy Kobiety, który liberalizuje obecne prawo i dopuszcza aborcję do 12 tygodnia. Debata w tej sprawie ma ruszyć około 16.30. Będziemy ją dla Państwa transmitować w TOK FM. W najwyższych partiach Tatr spadł pierwszy śnieg. Rano temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do minus 3 stopni. Do tego utrzymuje się gęsta mgła. Szlaki są dosyć mocno oblodzone, niżej mokre i śliskie, a w lasach błotniskie. Za chwilę więcej o pogodzie na najbliższe godziny, a kolejne informacje TOK FM w samo południe. Zapraszam. Pogoda. Dziś we wschodniej części kraju może przelotnie popadać, tu też więcej chmur, w pozostałych regionach sporo słońca i bez deszczu. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni w Zakopanem, przez 16 w Łodzi, Trójmieście, 17 w Warszawie i Poznaniu, do 19 w Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9 w Radiu TOK FM. Na audycję EKG zaprasza Peugeot, sponsor programu i producent nowego Peugeot Expert, samochodu dedykowanego dla biznesu. Owczarek. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio profesor Wojciech Burszta, Uniwersytet SWPS. A w zbiorze z Wodnicze Imaginarium, antropologia neoliberalizmu, pod redakcją między innymi pana profesora, znajdą Państwo wiele interesujących tekstów, między innymi właśnie tekst, o którym wspominałem, czyli Nowa biopolityka od selfhood do brainhood. No właśnie. Warto wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest lub było selfhood, bo może to już nie można tego używać, może już jest zakazane. Teraz nie, można, no to tylko jak to te terminy anglojęzyczne, one oczywiście nie mają, albo mają kilka przynajmniej odpowiedników w języku polskim. Nie, chodzi o bardzo prostą rzecz, mianowicie w odwrocie są takie psychologiczne, w sensie tradycyjnej psychologii, i antropologiczne czy socjologiczne koncepcje ludzkiej osobowości i tożsamości, tak? W sensie jako tożsamości kulturowej, podmiotowej, społecznej, no jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. To wszystko jest w defensywie na rzecz tego podmiotu mózgowego, brainhood, a więc takiego rozumienia czysto biologicznego, naturalistycznego, kim jest w istocie człowiek. Książki najbardziej znane, okrzyczane neuronauk mówią właśnie coś takiego. Wszystkie mają w tytule mózg, rzecz jasna, i mówią, jesteś swoimi synapsami, synaptyczna jaźń. To jest bardzo symptomatyczne, że w ostateczności to jest taka wiara, mitologiczna wiara. Dla antropologa to jest oczywiste, że wszystko da się w ostateczności właśnie wyjaśnić na mocy praw biologicznych, praw chemicznych, i to jest właśnie taka redukcja biologiczna już maksymalnie daleko posunięta. Takie ambicje zawsze się w humanistyce pojawiały. Kiedyś przed wielu laty zajmowałem się strukturalizmem Lewi-Strossa, który też 50 lat temu twierdził, że to, co my robimy, jak my sobie subiektywnie tłumaczymy nasze decyzje, to jest oczywiście jedynie kulturowe, tak jakby dzisiaj ktoś powiedział z kręgu neuronauk, bo tak naprawdę jesteśmy podlegli pewnym elementarnym strukturom ludzkiego myślenia, nie mówi mózgu, tylko myślenia, które w przyszłości, mówi Lewi-Strauss, właśnie neuronauki, fizjologia mózgu nam wyjaśni. On na przykład mówił, że wyjaśni, że dlaczego my myślimy binarnie, zawsze opozycjami. No więc dzisiaj mamy z taką maksymalną już redukcją do czynienia, bo no,
żeby słuchacze się nie znudzili, ale muszę krótko o tym powiedzieć, że to jest taki naturalizm, ale naturalizm może być dwojakiego rodzaju, może być taki ontologiczny, czyli właśnie mówiący taki, a humaniści wy sobie badajcie te swoje opowieści, swoje mity, ale to są jedynie kulturowe tłumaczenia. Prawdziwe, obiektywne tłumaczenie jest właśnie związane z człowiekiem jako istotą naturalną, należącą do porządku natury. I to właśnie twierdzą neuronauki, ale twierdzą coś więcej jeszcze. Taki naturalizm metodologiczny, czyli że oczywiście my możemy sobie tłumaczyć, zajmować się symbolami, zajmować się istotą myślenia, semiotyką znaku, tego typu rzeczami, które humaniści zawsze uprawiają. Natomiast decydujące znaczenie i tak dla wyjaśnienia tego zagadki człowieczeństwa w istocie są te metody, które są rozwijane w neuronaukach. No i teraz ten zwrot ku takiej materialności bardzo jest ochoczo też podchwytywany przez humanistów, dlatego że twierdzi się, że te wszystkie tradycyjne opowieści humanistyczne wyczerpały swoją moc. Moim zdaniem nic bardziej błędnego. Nic się takiego nie stało w świecie, żeby zarzucić wyjaśnienia fenomenologiczne, hermeneutyczne, semiotyczne. Tylko one wszystkie mają jeden podstawowy taki niedostatek, mianowicie dzięki ich stosowaniu twoje życie ulega skomplikowaniu. Dzisiaj ludzie nie chcą, żeby ich życie ulegało skomplikowaniu i szukają prostych recept, racjonalnych sposobów przystosowania się do świata, w którym żyją. Ja to doskonale rozumiem. I wydaje się, że te opowieści przestały być ludziom po prostu potrzebne. A to jest bardzo niebezpieczny sposób myślenia, dlatego że on bardzo sprzyja temu, co skądinąd nazywam taką monokulturą neoliberalizmu. Czyli patrzenie na współbliźnich, na swoje własne życie jako sumę zysków i strat. Neuronauki nawet mówią, że życie jest nadwyżką. Życie jest nadwyżką. W tym sensie, że tą nadwyżką niech się zajmują humaniści. Natomiast my badamy właściwe mechanizmy, które mówią nam o naszym człowieczeństwie i jak to człowieczeństwo w rezultacie również doskonalić. Więc to są właśnie takie indywidualne, to jest nacisk na to, żebyśmy my myśleli o sobie jako o przede wszystkim jednostce, nie myśleli o żadnych innych. Jednostce, o swoim własnym mózgu, o swoich własnych predylekcjach, o swoich własnych możliwościach. Natomiast nie ma w tym dyskursie żadnej szansy wskazującej na to, że te mózgi, tak to jest, że te mózgi przecież miliardowe, tak, na świecie. Że jak one się ze sobą komunikują, tak? Jak ludzie się ze sobą kłócą, jak dochodzi do wojen, a jak dochodzi do współpracy, dlaczego istnieje coś takiego jak tolerancja, a z drugiej strony skrajny jakiś nacjonalizm. Jak to? Póki co nawet pojęci science fiction nie są w stanie tego fenomenu, jak jakaś grupa mózgów tworzy wspólnotę. Jeśli to będą potrafiły neuronauki pokazać, to wtedy chylę czoła nad taką póki co fantazją. Ale z drugiej strony, panie profesorze, na przykład czytałem wiele humanistycznych diagnoz wyników ostatnich wyborów. One wszystkie były takie bardzo proste, bardzo prostackie. Tak. Podkreślały jeden albo dwa powody. No więc mówię, no może ta humanistyka też nie aż tak bardzo komplikuje rzeczy. Też może poszła w kierunku jednak upraszczania pewnych rzeczy. To na pewno. Neoliberalna humanistyka. Albo taka humanistyka użytkowa, no taka, która opiera się przede wszystkim na sondażach, na badaniach ilościowych. Taka humanistyka, ona zawsze przychodzi, tak kiedyś pięknie mówił Clifford Geertz, mój mistrz, mówił, że humanistyka zawsze przychodzi, jak już pochód właściwie minął i tylko te ostatnie osoby chwytamy. Tak? I tak jest na przykład w analizie wyników wyborów, preferencji wyborczych, albo tego ostateczności, co się w Polsce ostatnio stało, w Europie stało i w świecie dzieje. Ale jak pan pogrzebie troszkę głębiej i potraktujemy humanistykę szerzej, to znaczy
jako taką dziedzinę, do której przynależą także wrażliwość artystyczna filmowców, dokumentalistów, pisarzy. To widać, jak sięgniemy do tego, że zapowiedź tego, co się dzieje, mieliśmy już od kilkunastu przynajmniej lat i również takiej refleksji tej humanistycznej, krytycznej refleksji humanistycznej właśnie nad neoliberalizmem, gdzie wyraźnie było powiedziane, że praktykowanie tego neoliberalizmu w ostateczności obudzi demony prawicowe, nacjonalistyczne, obudzi taką tożsamość plemienną i w obrębie poszczególnych społeczeństw ludzie pojawią się te wojny kulturowe, o których miałem też okazję kilka lat temu pisać. Także humanistyka troszkę trzeba szerzej traktować i ona oczywiście nie ogranicza się po prostu do tego obrazu, jaki o humanistach możemy mieć na podstawie również moich występów w mediach chociażby. Więc do tego bym też nawoływał, żeby nie identyfikować naszych tutaj rozmów z rzeczywistą robotą humanistyczną, którą my staramy się wykonywać. Humanistyka przestrzega. Ale wkrótce humaniści będą w podziemiu. No pewnie podziemia, w podziemiu się fajnie pracuje, myślę. Tak? Tak. Ja bardzo lubię być w jakiejś mniejszości prześladowany jako palacz, a teraz jako humanista, proszę bardzo. Nie cieszy mnie to wcale, aż tak źle nie będzie, bez przesad. Ale rzeczywiście, no, to mówimy, humanistyka jest w odwrocie nie tylko w Polsce, nie tylko tutaj w tej części Europy, ale i w Stanach Zjednoczonych przecież w całej zachodniej Europie, w Anglii, w Szkocji, gdziekolwiek ze znajomymi, z przyjaciółmi z tamtych krajów nie rozmawiam, no to mamy właściwie te same problemy. I co? Z jednej strony można powiedzieć, że budzi się jednak taki właśnie ten potencjał krytyczny, chociażby w stosunku do neuronauk. Na początku było bardzo takie radosne postrzeganie tych neuronauk ze strony humanistów. Brali udział we wszystkich konferencjach dotyczących przełomu biologicznego, włączali się postmaterializm właśnie w te wszystkie posthuman i tak dalej. Ale nagle przyszła taka refleksja, że przecież właściwie to jest podcinanie gałęzi, na której się siedzi i takie wypisywanie się z tego, co jest dla humanisty chyba rzeczą podstawową, czyli takiego trzymania ręki na pulsie rzeczywistości, takiej krytycznej, przestrzegającej postawy wobec tego, co się w życiu dzieje. Czyli humanista powinien uważajcie, jeśli zrobicie tak, to konsekwencje mogą być takie. Tyle może zrobić humanista. I dziś humanista ostrzega przed neuronaukami. Także Poczta Polska. Reklamujemy, proszę Państwa, nawołuję do Bank rozsądku. Poczty. Nie. A co to jest rozsądek, panie profesorze? Nie jakiś tam prywatny. Rozsądek to jest... Tylko teraz jest linia Mysia i wracamy do systemu polskiego, narodowego. Mimo, że oczywiście ja Elżbieta zawsze na pocztę lubię chodzić, to by wszyscy nie w innym stanie. To jest mi na rękę. To jest taki paradoks. To jest trochę tak jak z modą, prawda? Jest to, co kiedyś Zimmel już dawno napisał, że ma takie wsobne tendencje moda. Coraz więcej ludzi się... Ale w pewnym momencie okazuje się, że nie, wszyscy nie możemy być tak samo ubrani. I zaczyna się dzielenie i zaczynają się nowe. Tak troszkę jest to w humanistyce i tak troszkę jest z neuronaukami, ale tu są ogromne czyli pieniądze. A poza tym jeszcze o tym nie mówiliśmy. Nigdzie łatwiej nie zdobyć tak zwanych punktów, tak właśnie w obrębie neuronauk, gdzie można zrobić ileś tam badań, które są coraz tańsze. Takie właśnie badania w dziesiątkach, setkach czasopism renomowanych można opublikować, tam się dostaje setki lokalnie punktów za artykuł, gdzie jest 5-6 autorów. Natomiast ja za swoją książkę dostanę 25. A jak humanistyka tłumaczy postawy tych osób, które rzucają się na punkty zamiast na pewien namysł? No cóż, ale to jest chyba
jest niesamowita, tak, że sami jesteśmy elementem tego procesu, więc jesteśmy sami sędziami w swojej własnej sprawie. I mówi chyba tak, że trzeba zostawić pole również dla tych, którzy niekoniecznie w taki sposób chcą postępować, albo mogą postępować. Na przykład ci, którzy robią badania słownikowe po 5-6 latach, wychodzi jakiś słownik, gdzie oni mają te punkty? Trzeba im zostawić przestrzeń i zaufać, że ten słownik wielotomowy, który wyjdzie po 10 latach, będzie w ogóle dzisiaj potrzebny, ale że będzie miał pewną jakość. Taki na przykład słownik starożytności słowiańskich, czy tego typu fundamentalne prace. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Wojciech Burszta, Uniwersytet SWPS, był państwa i moim gościem. Informacja Radio Tok FM już za kilka minut. Po informacjach popołudnie Radio Tok FM, na które zaprasza Karolina Lewicka. Gościem popołudnia będzie była premier Ewa Kopacz. Dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a realizował Adam Szuraj. Także zawsze, proszę Państwa, można telefonować. Zawsze, całej Państwa, audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Audycje, zapraszam. Południe. Informacje Tok FM. Anna Draganek. Służby ostrzegają przed piciem wody Żywią Żywiec Zdrój. Do szpitala trafił mężczyzna z poparzonym przełykiem. Twierdził, że pił właśnie taką wodę. Platforma Obywatelska w specjalnej uchwale apeluje o poszanowanie istniejącego kompromisu aborcyjnego. Co najmniej 43 osoby zginęły, około 400 uznaje się za zaginione po tym, jak u wybrzeże Egiptu zatonęła łódź z migrantami. Firma Żywiec Zdrój wycofała ze sprzedaży dwie partie wody Żywioł Żywiec Zdrój. Chodzi o gazowaną wodę w półlitrowych butelkach. Producent podjął taką decyzję po tym, jak w Bolesławcu do szpitala trafił mężczyzna z poparzonym przełykiem. Twierdził, że pił właśnie taką wodę. Sprawa jest w tej chwili dokładnie badana także przez Sanepid. Jak mówi w rozmowie z Tok FM rzeczniczka firmy Martyna Węgrzyn, w produkcji nie zauważono żadnych nieprawidłowości. Tylko jedna kwestia wzbudza niepokój. W jednej skrzewce znajdowały się produkty z różnych partii produkcyjnej, co normalnie się nie dzieje, więc to świadczy o tym, że skrzewka nie była oryginalnie zapakowana i mówimy tutaj o produktach z różnych dni produkcyjnych. Jeden dzień jest z kwietnia, a drugi jest z sierpnia. Przed piciem wody Żywioł Żywiec Zdrój ostrzega także policja w Bolesławcu. Za niespełna godzinę połączone sejmowe Komisje Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmą się przygotowanym przez PO projektem uchwały w sprawie poszanowania istniejącego kompromisu aborcyjnego. O dołączenie poselskiego projektu w tej sprawie do dzisiejszych obrad na sali plenarnej zwróciła się do marszałka Sejmu posłanka Platformy Joanna Mucha. W tym konkretnym projekcie apelujemy do Sejmu i apelujemy do Polaków o to, żeby zachować ten kompromis aborcyjny, kompromis, który pozwala na to, żeby nie rozpętało się po raz kolejny piekło aborcyjne w Polsce. A właśnie z tym mamy do czynienia w tej chwili. W uchwale podkreślono, że zakwestionowanie obowiązującego dzisiaj kompromisu doprowadzi do sporów i światopoglądowego zamieszania. W Sejmie, przypomnijmy, są dwa obywatelskie projekty dotyczące aborcji, z których jeden zaostrza, a drugi liberalizuje obowiązujące prawo. To już kolejna, choć pierwsza w tej kadencji próba zmiany tych przepisów. Debata w tej sprawie ma ruszyć po 15:00 i będziemy ją transmitować w Tok FM. Słuchasz informacji Tok FM. Szkoły, które wymagają od rodziców pisemnych deklaracji, że ich dziecko nie będzie chodzić na religię, łamią prawo. Zgodnie z przepisami można żądać jedynie deklaracji, w których rodzice wyrażają na to zgodę. Jak ustaliła reporterka Tok FM, jedna ze szkół w Łodzi ma nawet zapis o tym, że religia jest obowiązkowa, chyba że rodzic zadecyduje inaczej. Anna Gmitarek-Zabłocka. Taki właśnie zapis znalazł się w statucie jednej z łódzkich podstawówek, statucie, który można znaleźć w internecie. Dyrekcja szkoły zapewnia, że statut został zmieniony, a zmiana jest w aneksie, co nie zmienia jednak faktu, że jak twierdzi w rozmowie z nami jeden z rodziców, wciąż wymagane są negatywne deklaracje w sprawie religii. O nie chodzeniu dziecka na religię, a prawo twierdzi, że powinno być odwrotnie. Sygnały o nieprawidłowościach regularnie trafiają do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Negatywna deklaracja też jest deklaracją, która nie powinna mieć w takiej sytuacji miejsca. A takie sprawy są niemal na porządku dziennym. Do Fundacji Wolność od Religii w tym roku, tylko we wrześniu, trafiło około 300 maili w sprawie religii i etyki w szkole. Anna Gmiterek-Zabłocka, Tok FM.
Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informuje o największych od miesięcy nalotach na rebeliantów w Aleppo, do których doszło dziś w nocy. Według przedstawiciela rebeliantów tylko dwie dzielnice miasta w nocy zaatakowano aż 15 razy z powietrza, w tym z użyciem bomb zapalających. Do tej pory ani syryjskie media, ani źródła wojskowe nie potwierdziły tych doniesień. Nie podano również, kto miałby stać za tymi atakami. Dziś w Nowym Jorku odbędzie się kolejne spotkanie Międzynarodowej Grupy Wsparcia Syrii, którego celem jest uratowanie rozejmu. Wezmą w niej udział przedstawiciele USA i Rosji. Co najmniej 43 osoby zginęły, około 400 uznaje się za zaginione po tym, jak u wybrzeży Egiptu zatonęła łódź z migrantami zmierzająca prawdopodobnie do Włoch. Według relacji ocalonych pasażerów na przepełnionym statku mogło być nawet 600 osób. Powiedzieliśmy kapitanowi, że ta łódź nie da rady. Miała problemy nawet z małymi falami, gdy jeszcze byliśmy blisko brzegu. Baliśmy się, co będzie, gdy wypłyniemy na pełne morze. Sterowanie tym statkiem było naprawdę trudne, dlatego w końcu kapitan zdecydował się zawrócić i wezwał pomoc. Łódź tonęła, ale przez długi czas nikt nie pojawił się na miejscu. W akcji ratunkowej na Morzu Śródziemnym biorą udział jednostki egipskiej armii i rybacy, których kutry znajdowały się w pobliżu katastrofy. Na razie uratowano 163 osoby. To obywatele Egiptu, Sudanu, Erytrei i Somalii. Na koniec tego wydania informacji do KFM jeszcze sport. Magdalinet awansowała do ćwierćfinału turnieju w Tokio. Polka pokonała Julię Putincewą 4-6, 6-3, 7-5 i teraz zmierzy się z Dunką polskiego pochodzenia Karoliną Woźniacką. W najlepszej ósemce turnieju jest także Agnieszka Radwańska, krakowianka o półfinał. Zagra z mistrzynią olimpijską z Rio, portorykanką Moniką Puig. Radwańska w stolicy Japonii broni tytułu. Krzysztof Sendecki. Radwańska i Puig grały ze sobą raz. Na tegorocznym Australian Open to krakowianka była lepsza, ale w sierpniu portorykanka zdobyła olimpijskie złoto w finale, pokonując pierwszą rakietę świata Angelikę Kerber. W Tokio Puig odprawiła już Petrę Kwitową. Jednak Radwańska to dwukrotna triumfatorka japońskiego turnieju. Jeśli wygra po raz trzeci, wyrówna osiągnięcia Steffi Graf i Gabrieli Sabatini. Aż 5 razy w Tokio triumfowała Martina Hingis. Mecz Radwańska-Puig już jutro, a potem Polkę czekają jeszcze 3 starty w Azji oraz, jeśli nie wypadnie z czołówki, WTA Finals. Krzysztof Sendecki, TOK FM. A kolejne informacje TOK FM o 12.20. Pogoda. Dziś we wschodniej części kraju może przelotnie popadać, tu też będzie więcej chmur, w pozostałych regionach sporo słońca i bez deszczu. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni w Zakopanem przez 16 w Łodzi i Trójmieście, 17 w Warszawie i Poznaniu do 19 stopni w Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Dzień dobry Państwu, Karolina Lewicka i Państwa oraz mój gość, była premier Ewa Kopacz. Była premier, ale także była marszałek Sejmu, była minister zdrowia, była szefowa Platformy Obywatelskiej, obecnie w zarządzie tej partii posłanka także Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Pani Premier. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj mijają 2 lata, odkąd Pani rząd został przyjęty przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. 22 września 2014 roku. Pomyślała sobie Pani dzisiaj o tej rocznicy z samego rana? Nawet nie kojarzyłam tej daty. Czyli widzę, że tak bardzo jestem zafiksowana na tym, co teraz i na przyszłości, że nie wracam wspomnieniami do tamtego okresu, aczkolwiek ten okres był wyjątkowy sam w sobie. Aborcja in vitro. 3 projekty dotyczące reprodukcji dzisiaj będą przez Sejm procedowane późnym popołudniem. Zacznijmy Pani Premier od aborcji. Są 2 projekty. Jak mówi Platforma Obywatelska, 2 projekty skrajne. Jeden zakazujący całkowicie aborcji, czyli likwidujący te 3 wyjątki, kiedy zdrowie, życie kobiety jest zagrożone, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu albo kiedy płód jest uszkodzony. I projekt dotyczący liberalizacji obowiązującego dziś kompromisu aborcyjnego, czyli aborcja dozwolona na życzenie do 12 tygodnia ciąży. I kiedy wczoraj rozmawiałam z politykami Platformy Obywatelskiej, to otrzymywałam taki komunikat z błędem logicznym w środku, chociaż ja to rozumiem, że nikogo ten kompromis aborcyjny nie zadowala, dlatego trzeba go utrzymać. Nie, ja nie używam takich argumentów. Używałam je zdecydowanie wcześniej w rozmowie z dziennikarzami i ekspertami, którzy mnie pytali, jakie jest stanowisko w sprawie nowych projektów, które wtedy dopiero miały wpłynąć do laski marszałkowskiej. Ja już wtedy mówiłam, że nie jestem zwolennikiem radykalizacji ani po jednej, ani po drugiej stronie. Mówię, jeśli dzisiaj wpłynie projekt, a mówiło się tylko o jednym, który będzie zakazywał aborcji,
to przewidywałam, że z czasem, nawet gdyby zmieniła się władza i przyszli politycy, którzy będą mieli większość, ale o zupełnie innych poglądach, niestety mogą pójść w przeciwnym kierunku i również radykalnie. Samą w sobie wartością jest to, co zdarzyło się ponad 20 lat temu, czyli w 93 roku. Tak, w tej bardzo trudnej sprawie został wypracowany kompromis. Ten kompromis był w obecności również przedstawicieli Kościoła wtedy. Kompromis, który należy szanować. No, dzisiaj gmeranie, grzebanie przy tej ustawie w jedną albo w drugą stronę niestety nie będzie niczym dobrym. Jaka by nie była ta ustawa, ona niczego nie nakazuje, ale jest to ustawa, która daje możliwość kobiecie wyboru. I pamiętajmy o jednym, sama jestem kobietą, więc nie dlatego, że jestem kobietą, to jestem bardziej wrażliwa, bo w takich trudnych sytuacjach, kiedy kobieta musi podjąć decyzję, trudną dla siebie, straszną niekiedy decyzję o tym, że musi wykonać aborcję, w tym zwykle uczestniczy cała rodzina, nie tylko ta kobieta. To jest olbrzymia trauma dla całej rodziny. Ale jeśli ta kobieta podejmuje tę decyzję, nawet ze swoimi najbliższymi, ale to jest jej decyzja, w świetle obowiązującego prawa, to ona się czuje jako obywatel tego kraju, któremu nie urządza się na siłę życia, któremu się niczego nie nakazuje na siłę. To jest jej wybór. I to poczucie swojej wolności, takiej wewnętrznej, w dokonywaniu tych wyborów i urządzaniu swojego życia jest dla Polek bardzo ważne i bardzo cenne. I rozumiem, że pani premier odrzuca ten projekt, który zakazuje aborcji całkowicie, ale patrząc na drugi projekt, też przez państwa, przez Platformę Obywatelską nazwany skrajnym, przecież obowiązujący dziś kompromis aborcyjny, pani jako lekarz doskonale to wie, jest fikcją, ponieważ i owszem, legalnych aborcji w Polsce jest około 1000 rokrocznie, ale nielegalnych, wykonywanych i w kraju, i za granicą przez Polki, kilkadziesiąt tysięcy. Tak, ale proszę pamiętać, że wtedy, kiedy ta aborcja zostanie całkowicie zabroniona, to tych zabiegów, które będą wykonywane w sposób nielegalny, gdzieś w podziemiu aborcyjnym albo poza granicami tego będzie kraju, więcej. Będzie zdecydowanie więcej. Jeśli chodzi o ten drugi projekt, o którym rzeczywiście jest rozluźnienie, bardziej liberalne, jeśli chodzi o zabiegi aborcyjne, ja zwróciłam uwagę na jeden szczegół tego projektu, na szkolenie, czyli na świadomość. Bo my podejmujemy decyzje nie pod wpływem emocji. Powinniśmy mieć maksimum wiedzy. I tą wiedzę powinniśmy wtłaczać tym młodym ludziom od samego początku, czyli edukacja seksualna. Edukacja seksualna, która powinna być promowana, która powinna tych ludzi wprowadzających dorosłe życie przygotowywać na podejmowanie takich decyzji w jedną lub w drugą stronę. Więc w związku z tym dzisiaj ten projekt pod tym względem, że tą edukację seksualną bardzo promuje, ja w pełni to popieram, bo uważam, że świadomości nigdy i nauki nigdy za wiele. Ale możliwości przerwania ciąży do 12 jej tygodnia już nie. Tak, ja jestem jednak zwolennikiem tego kompromisu, który został wypracowany, niezależnie od tego, jak on wiele ma mankamentów, ale jednak mimo wszystko jestem przekonana, że naruszenie tego spowoduje zdecydowanie więcej szkody niż pożytku. Udoskonalanie świata, ale przede wszystkim przygotowywanie młodych obecnie ludzi do dorosłego życia poprzez dostarczanie im wiedzy, z której oni mogą skorzystać lub też nie, ale spotkają się w połowie swojego życia, tuż przed swoją pełnoletnością, z tą wiedzą, będzie dla nich takim zapasem, który pozwoli im potem podejmować te decyzje zdecydowanie mądrzej i lepiej. Raczej idzie w kierunku wychowania patriotycznego niż edukacji seksualnej. Małe szanse, by to w programie szkolnym się znalazło. In vitro, pani premier. Chciałabym tylko jeszcze jedno zdanie powiedzieć, które mnie poraziło w momencie, kiedy przeczytałam ten projekt absolutnie zakazujący aborcji. Aborcja jest jedną rzeczą, ale w tymże projekcie, jak pani wie, będzie kara dla lekarza i dla pacjentki dla lekarza, wtedy, tak, kiedy nastąpi poronienie. Ale proszę pamiętać, że dzisiaj medycyna poszła tak do przodu, że my dzisiaj w okresie prenatalnym dajemy szansę
potem tym nowonarodzonym dzieciom żyć w zdrowiu, ponieważ rozpoznane wady, chociażby serca, bardzo poważne wady serca, są już przy obecnej wiedzy medycznej operowane wewnątrz, tak macicznie. Więc w związku z tym, który z lekarzy, wiedząc, że nad nim ciąży taki zapis ustawowy, prawo, i absolutnie w dobrej wierze przystępujący do tej operacji, ale wiemy, jak bywa w różnych sytuacjach, gdyby nie daj Panie Boże, zdarzyło się tak, że ta kobieta poroni w wyniku interwencji, która będzie dotyczyła ratowania życia na przyszłość, czy zdrowia dziecka i jego przyszłości, i będzie za to odpowiadał, więc mam wrażenie, że gros tych lekarzy powie nie. Ja się do tego nie będę dotykał, ja nie będę tego robił, ponieważ się obowiązujące prawo nie daje mi bezpieczeństwa, żebym swój zawód, swoją profesję medyczną wykonywał nawet zgodnie z zasadami etycznymi tego zawodu, ale zawsze wisi nade mną to niebezpieczeństwo, no bo różnie bywa. Niekiedy w czasie operacji mogą się wydarzyć rzeczy, których nie przewidzimy wcześniej i będzie za to odpowiadał karą więzienia. Po debacie o aborcji, która dziś o 16.30, debata o projekcie dotyczącym in vitro, ale o tym pani premier porozmawiamy tuż po informacjach Radia Tok FM. Popołudnie Radia Tok FM. Informacje Tok FM. Minęła 12.20. Anna Draganek, zapraszam. Firma Żywiec Zdrój wycofała ze sprzedaży dwie partie wody Żywioł Żywiec Zdrój. Chodzi o gazowaną wodę w półlitrowych butelkach. Producent podjął taką decyzję po tym, jak w Bolesławcu do szpitala trafił mężczyzna z poparzonym przełykiem. Twierdził, że pił właśnie taką wodę. Sprawa jest w tej chwili dokładnie badana, także przez sanepid. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przekonuje, że religia nie może być usprawiedliwieniem dla odmowy przyjmowania uchodźców. Uchodźcy to przede wszystkim ludzie, a religia, jak mówił, jest na drugim miejscu. W wystąpieniu na sesji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli Juncker ponownie wezwał państwa Unii do wsparcia Grecji i Włoch, do których docierają uchodźcy przeprawiający się przez Morze Śródziemne. Tym razem nie Robert Lewandowski, a Łukasz Piszczek znalazł się w najlepszej jedenastce kolejki Bundesligi. Dobrą grę polskiego obrońcy zgodnie docenili dziennikarze dwóch niemieckich gazet, Bilda i Kickera. Borussia Dortmund wygrała z Wolfsburgiem Kuby Błaszczykowskiego aż 5-1, a Piszczek strzelił jednego z goli. Kolejne informacje Tok FM o 12.40. Pogoda. Dziś we wschodniej części kraju może przelotnie popadać, tam też najwięcej chmur, w pozostałych regionach sporo słońca i bez deszczu. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni w Zakopanem, przez 16 w Łodzi, Trójmieście, 17 w Warszawie, do 19 w Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. W naszym sejmowym studiu nadal Państwa i mój gość, była premier Ewa Kopacz. Raz jeszcze dzień dobry, pani premier. Raz jeszcze witam Państwa. To teraz in vitro. Projekt poselski podpisany przez kilkunastu posłów, głównie z klubu Kukiz15. Czytamy w nim, że tylko jeden zarodek, w dodatku implementowany do ciała kobiety w ciągu 72 godzin, co w praktyce wyklucza jego mrożenie, przechowywanie na później. Rozmawiałam dzisiaj z politykami, którzy podpisali ten projekt ustawy i twierdzą, że istnieje jeden porządek przekazywania życia zgodny z naturą, że gdyby metoda in vitro była skuteczna, to jeden zarodek dawałby jedno życie, każdy jeden zarodek dawałby jedno życie i że mrożenie zarodków jest po prostu niemoralne. Pani wie, że jestem gorącym zwolennikiem metody in vitro. Ja wiem, że po 10 latach pani rząd w końcu tę ustawę uchwalił. Tak, który był finansowany z budżetu państwa. Na to wydaliśmy 240 milionów. Ja przypominam sobie tą dyskusję, która wtedy się toczyła. Postanowiłam zebrać wszelkie informacje, które dotyczą tej metody, nie tylko w Europie, ale i na świecie. I wtedy już, to było 2 lata temu, wtedy już wiedziałam, że na całym świecie żyje około 6 milionów dzieci z in vitro. Ja osobiście mam znajomych, którzy mają dzieci z in vitro. I powiem pani szczerze, to są dzieci, które są kochane przez tych rodziców.
dzieci wyczekiwane, ponieważ metoda in vitro jest tą metodą, która nie jest żadnym eksperymentem medycznym. To jest jedyna w tej chwili dostępna, skuteczna metoda walki z niepłodnością. Jeśli dzisiaj opowiadamy różne herezje, opowiadając, że są inne metody, mierzenie, tak, mierzenie temperatury i tak dalej, i tak dalej, to znaczy, że jesteśmy ignorantami i nie mamy pojęcia o tym, co tak naprawdę w tej medycynie przez te ostatnie lata się wydarzyło. No, ale znowu jest kwestia więc zarodków tutaj. W Polsce ponad 6 tysięcy dzieci. Ja nie wiem, ile w tej chwili kobiet w ciąży, bo wtedy, kiedy kończył się ten program, to w leczeniu pozostawało 17 tysięcy kobiet. Więc żyjących i szczęśliwych 6 tysięcy dzieci, kilka tysięcy rodziców, którzy czekali na własne dziecko i grupa polityków, która mówi, my wam to zabierzemy. Nie każdego będzie stać na to, żeby dzisiaj zdecydować się na metodę in vitro, jeśli ona nie będzie finansowana z budżetu państwa. Ale to jest jeden problem. To jest ta bariera, który ukrócił, który spowodował właściwie Konstanty Radziwiłł, kończąc finansowanie, które było zaprogramowane do 2019 roku i na to te pieniądze były, chociaż Konstanty Radziwiłł tłumaczył, że polskiego państwa nie stać na finansowanie metody in vitro, ale to jest nie, no stać ich na rozdawnictwo. Więc dzisiaj szukają za wszelką cenę wszędzie tych pieniędzy. Chcą wprowadzić następny podatek zbliżony do podatku religii, czyli obciążać wszystkich kierowców, którzy dzisiaj płacą OC, wyższą składką, bo szukają pieniędzy na swoje znaleźli pomysły in vitro, i bez wydawania. Ale drugi problem, chyba fundamentalny, jest taki, że gdyby ta ustawa weszła w życie, choć nie sądzę, bo pewnie PiS i kwestie aborcyjne in vitro skieruje do komisji i tam będzie sobie ten projekt jeden i drugi leżakował, bo to jest kompletnie nieopłacalne społecznie, patrząc na sondaże, i PiS to doskonale wie, to gdyby ten projekt wszedł w życie, oznaczałby tak naprawdę, że nie byłoby sensu podejmować leczenia in vitro, bo przy takich obostrzeniach ta metoda jest nieskuteczna, mówią lekarze. Oczywiście, że tak. Proszę porównać chociażby taki kraj jak Włochy. Tam w roku 2004 podobne jak te proponowane zaostrzenia wprowadzono. Okazało się, że ilość zabiegów jest zdecydowanie większa, ale skuteczność jest zdecydowanie mniejsza. Przypomnijmy, i tu chcę znowu przypomnieć o roli kobiet. Te kobiety poddawane są ciężkiej hormonoterapii. Więc jeśli dzisiaj organizm nasz reaguje na tą taką bombę hormonalną, którą trzeba jako wstęp do zapłodnienia pozaostrzeniowego, rozmaicie czasem bardzo różnie reagują. Ale one są zdeterminowane. Niekiedy to jest decyzja, która świadczy o tym, o tej determinacji, ponieważ chcą jednocześnie ochronić swój związek. Niekiedy te bezdzietne małżeństwa się po prostu rozchodzą. Ja widzę to szczęście, bo rozmawiam z takimi ludźmi. Rozmawiałam wtedy, kiedy byłam premierem, miałam spotkanie z rodzicami dzieci z in vitro, którzy przyprowadzili swoje dzieci. Piękne pociechy i gwarantuję, nawiązuje do bardzo haniebnego wystąpienia jednego z przedstawicieli kościoła, który mówił, te dzieci są naznaczone, więc były to piękne dzieci, inteligentne, bystre, które przyszły razem ze swoimi rodzicami. Panie premierze, kiedy procedowano tę ustawę o in vitro 2 lata temu, to biskupi polskiego kościoła grozili ekskomuniką tym posłom, którzy będą podnosić rękę za. Ja nie wiem, czy dzisiaj nie powinniśmy oczekiwać ze strony Polek i Polaków, takiego zdrowego rozsądku, tak jak w przypadku aborcji, tak w przypadku in vitro. Ale jest to zdrowy nikt rozsądek. Do nikogo nie wychodzi Polaków jest z nakazem. I brońcie tego. Brońcie swojej możliwości wyboru, brońcie swojej niezależności, a my kobiety powinnyśmy przede wszystkim bronić tego, żeby politycy nie traktowali nas instrumentalnie. My chcemy decydować o siebie i my chcemy decydować o swoim szczęściu w rodzinie. No nikt nam tego życia nie będzie meblował. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek, niezależnie od tego, jaki to będzie polityk, z jakiej strony sceny politycznej, nie chcę, żeby ktokolwiek meblował mi życie, za które ja potem będę brała odpowiedzialność. Chcę sobie je urządzić tak, jak ja chcę i brać za nie odpowiedzialność, tak jak zdecydowana większość kobiet w Polsce. Panie premier, sprawy partyjne. Europejscy demokraci, takie koło poselskie 4-osobowe powstało wczoraj. Tak. Podobno przez wiele dni była pani namawiana przez swojego bardzo bliskiego współpracownika, kiedy była pani szefową rządu, Michała Kamińskiego, by pani to koło poselskie zasiliła. Nie.
Ja zdementuję te pogłoski. I absolutnie nikt mnie do tego nie namawiał i nie było żadnej presji, co nie znaczy wcale... A nie było propozycji? Co nie znaczy, że nie rozmawiam z tymi ludźmi. No trudno, żebym nie rozmawiała ze Stasiem Huskowskim, czy chociażby ze Stefanem Niesiołowskim, których w Platformie spotkałam, są w niej od zawsze i byli to moi koledzy, można nawet mówić przyjaciele. Więc trudno, żebym ale nagle się pani odcięła premier, i powiedziała... Platformy Obywatelskiej, tak zostanie? Tak, uważam. Pamiętam początki tej platformy, jestem w niej od początku. Ja mogę w różnych momentach funkcjonowania Platformy Obywatelskiej mówić, że mnie się coś nie podoba i cieszę się, że mogę to mówić głośno, że nikt z tego powodu mnie nie wyrzuca z Platformy Obywatelskiej. I mam nadzieję, że tak będzie nadal. No ale trzech posłów zostało wyrzuconych właśnie za krytykę partii. Więc ja odnoszę się do siebie. Mam tą odwagę i determinację, że mówię, kiedy mnie się coś nie podoba. Mówiłam wtedy, kiedy przewodniczącym partii był Donald Tusk i mówię teraz, kiedy przewodniczącym partii jest Grzegorz Schetyna. Może Grzegorzowi Schetynie trudno byłoby panią wyrzucić jako byłą premier. Tego nie wiem, Platformę. To trzeba pytać Grzegorza Schetynę. Czyli tak, nie zastanawia się pani, nie patrzy na to, jak europejscy demokraci się rozwiną, by oszacować ich szanse i być może w przyszłości do tego koła poselskiego się przenieść. Nie, aczkolwiek każdemu, kto był w Platformie Obywatelskiej, kto musiał odejść lub sam podjął taką decyzję, bo Stefan Niesiołowski podjął taką decyzję, to była jego suwerenna decyzja z takiego czy innego powodu. Ja im kibicuję, no. Każdy z nich z tym mandatem, który wszedł do parlamentu w tej kadencji, pewnie chce realizować swój mandat poselski, kontaktować się ze swoimi wyborcami, musi mieć do tego swój instrument. Będąc w kole, pewnie będzie, na to regulamin Sejmu oczywiście pozwala, to nie jest pierwsze koło, które powstało w polskim parlamencie. Więc drugie. Będą, ale to w tej kadencji, ale mówię generalnie, tak, przez ostatnie kadencje tych kół mieliśmy sporo. I uważam, że ci ludzie, którzy do tej pory byli w Platformie Obywatelskiej, dzisiaj są poza nią, są w tym kole i deklarują, że ich celem nie będzie atakowanie Platformy Obywatelskiej. Pewnie w dalszym ciągu mają mnóstwo przyjaciół w Platformie Obywatelskiej. Tyle, że Stefan Niesiołowski bardzo mocno krytykuje i atakuje Platformę Obywatelską, bo krytykuje Grzegorza Schetynę i jej szefa, mówiąc, że prowadzi Platformę Obywatelską do klęski. Szczególnie chodziło mu o te słowa Grzegorza Schetyny o mocnej, konserwatywnej kotwicy, zważywszy na to, że pani jednak bardziej skręcała w lewo, a Grzegorz Schetyna skręcił w prawo, no to wiemy, tak, jak ta linia sporu przebiega. Ale też pani redaktor przyzna, że siłą Platformy było to, że była mocno gospodarczo osadzona w centrum, a posiadała skrzydła tak, i tej po prawej, i po lewej stronie. I taką wielką zaletą Platformy Obywatelskiej, chciałabym, żeby tak pozostało teraz, kiedy zmieniły się rządy, kiedy zmienił się przewodniczący, żeby dyskusja nie umarła w Platformie Obywatelskiej. Tę dyskusję kontynuujemy, żeby dzisiaj nikt nie był karany za samodzielne myślenie i tak jest. I mam nadzieję, że to się nie zmieni. Żeby można było publicznie, oczywiście na spotkaniu klubu, nie mówię, żeby biegać ze swoimi dylematami do mediów, ale żeby można było na spotkaniu klubu mówić o wątpliwościach, czy ewentualnie przedstawiać swoje stanowisko, które jest odmienne od szefa partii. Tylko, że partia ma być jak jedna pięść, mówi Grzegorz Schetyna. Ja się nie zgodzę, że te skrzydła to był dobry pomysł. Uważam, że one były dysfunkcjonalne. Przykładem jest in vitro. Prawe skrzydło na czele z Jarosławem Gowinem tak długo blokowało in vitro, że ale to trwało latami to zanim... To prawda. Ja dopiero trzeba było pozbyć się Jarosława Gowina, żeby... Ze zdziwieniem słucham wypowiedzi Jarosława Gowina, ale też pamiętam jego stanowisko w sprawie in vitro i chociażby one konwencji było tym same z tym projektem, tak, który dziś będzie ewidentnie po prawej stronie i z poglądami prawicowymi, powiedziałabym, w niektórych obszarach nawet bardzo skrajnymi. Ale dzisiaj ja mówiłam o sile Platformy, mając te skrzydła, w docieraniu do elektoratu. Rzeczywiście ci nasi posłowie o tych poglądach bardziej prawicowych czy bardziej lewicowych... No rozumiem, partia typu catch-all, łapać wszystko, co się da. Nie łapać wszystko. Ten nasz program o tyle był realny i zdroworozsądkowy, że mógł być atrakcyjny zarówno dla tych, którzy są po prawej stronie, jak i po lewej stronie, zwolennikami prawej, jak i lewej strony sceny politycznej. Nie mówię o tych sprawach ideologicznych, bo tu wiadomo jest rzeczą, że zawsze mieliśmy kłopot. Pani wie dokładnie, ile trzeba było przedyskutować na klubie, ile trzeba było razy się spotykać, żeby
podjąć decyzję, która potem odzwierciedlałaby się jednomyślnym głosowaniem w parlamencie. Czy pani premier będzie kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydent Warszawy, bo ruszyła akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o głosowanie w sprawie odwołania prezydent stolicy. Trzeba zebrać 133 tysiące podpisów. Referendum wtedy najpóźniej odbyłoby się do 24 stycznia, a potem oczywiście wybory. Ewa Kopacz, Małgorzata Kidawa-Błońska, Andrzej Halicki, Rafał Trzaskowski. Te nazwiska funkcjonują na giełdzie. Ja pytam, tak, ale to są wszystko spekulacje. Dzisiaj prezydentem jest Hanna Gronkiewicz-Waltz. No ale pani premier, nagrania liderów, do którego dotarł Newsweek, wynika, że Platforma Obywatelska bardzo poważnie bierze pod uwagę, że to referendum dojdzie do skutku i że Hanna Gronkiewicz-Waltz zostanie odwołana. I że trzeba wymyślić już osobę, która stanie do walki o Warszawę. Stanowiska i zaangażowania. Oczywiście ludzi Platformy Obywatelskiej i zwolenników Platformy Obywatelskiej w samą akcję, jeśli rzeczywiście dojdzie do tego referendum. Bo my nie wiemy, czy dzisiaj, kiedy pan Guział zbiera jedną listę, tak, podpisy pod jedną listą referendalną, inni zbierają stowarzyszenia oburzeń zbierają następne podpisy. Nie spekulujmy. Niech to się stanie faktem, a potem wydaje mi się, że trzeba mieć w sobie tyle determinacji, tyle odwagi, tyle pracowitości, żeby pokazać, że w tak ekstremalnych sytuacjach również jesteśmy w stanie wygrywać w tej Warszawie. A miałaby pani ochotę na taki wyścig o prezydenturę stolicy? Ja w ogóle o tym nie myślę, tak, w tej chwili. Ja dzisiaj myślę tylko o jednym, żeby dzisiaj Hania Gronkiewicz-Waltz, którą ja cenię i którą lubię, prywatnie uważam, że to jest wyjątkowo pracowita i uczciwa kobieta. Uważam też, że wiele zmieniła w Warszawie taką kobiecą ręką, swoim zaangażowaniem i determinacją, którą polskie kobiety posiadają, szczególnie te w polityce. Warszawa się zmieniła. No tak, ale wielu rzeczy przyjeżdżają, nie dopilnowała. Jeśli nawet tak się zdarzyło, to dajmy jej szansę, żeby ona obroniła te swoje dwie kadencje prezydentury tutaj, bo ona jest tą osobą, której można przypisać również wiele sukcesów w Warszawie, więc niech ona broni tego swojego dobrego imienia i niech powie, tak, wyjaśniłam tą sprawę do końca, do spodu, mam dzisiaj dużo więcej instrumentów niż jeszcze kilka tygodni temu, chcę ją wyjaśnić, bo to leży w moim interesie, ale to jest przede wszystkim w interesie warszawiaków. Oni też chcą mieć czytelną sytuację, mają mieć przekazywane każdego dnia i prezentowane dokumenty, które dotyczą reprywatyzacji. To jest właśnie to, na co czekają, podejrzewam, warszawiacy, i chcieliby tak do końca mieć swoje zdanie w tej sprawie, zanim oddadzą jakikolwiek głos, czy w referendum, czy w głosowaniu. Więc dajmy szansę pani prezydent na wyjaśnienie tej sprawy, a ona nie będzie beneficjentem następnych wyborów, bo nie sama zadeklarowała tak, że o trzecią kadencję ubiegać się nie będzie. Tak. Tak czy owak, będzie Platforma Obywatelska musiała wymyślić jakiegoś kandydata, jak nie teraz, to jest dużo, to w 2018. Dużo przed nami. Ewa Kopacz, była premier, była gościem popołudnia Radia Tok FM. Bardzo dziękuję pani premier za wizytę w naszym sejmowym studiu. Życzymy państwu udanego popołudnia. Ja państwu usłyszenia. Też bardzo dziękuję. Do widzenia. Popołudnie Radia Tok FM. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj sprzęt RTV i AGD z technologicznym rabatem nawet do 15%. Na przykład telewizor LG 55 cali Ultra HD klasa A+. Ponad 390 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Poznajcie Alicję. Cześć. Alicja jest programistką aplikacji mobilnych. Moja działalność przynosi duże korzyści osobom, które stale się przemieszczają. Alicja potrafi tworzyć aplikacje, jednak potrzebowała pomocy, aby rozwinąć działalność. Szukałam firmy marketingowej, żeby zwiększyć sprzedaż i wyjść na zagraniczne rynki. Jak to Janek Witek mówił, ładnie mówi, czysto po polsku. Tok FM. Dochodzi 12.41. Anna Draganek, zapraszam. Czterech przemytników ludzi zatrzymały władze Egiptu po zatonięciu wybrzeży tego kraju łodzi z migrantami. Zginęły co najmniej 42 osoby, a ponad 160 udało się uratować. Czterej przemytnicy byli w tej grupie. Postawiono im już zarzut przemytu ludzi i nieumyślnego spowodowania śmierci. Litewski Sejm obecnej dobiegającej końca kadencji nie przyjmie ustawy o pisowni nazwisk nielitewskich, w tym także polskich. O tym, że nie ma takiej możliwości, mówiła przewodnicząca parlamentu. Przypomniał
wspomniała też, że litewscy posłowie są podzieleni w kwestii rozstrzygnięcia pisowni nazwisk, co, jak zaznaczyła, utrudnia podjęcia ostatecznej decyzji. Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z Przemyśla rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się między innymi przerabianiem dokumentów tożsamości oraz handlem bronią i towarami akcyzowymi. W sumie prokuratorskie zarzuty usłyszało 8 podejrzanych. Rozpracowanie grupy zajęło funkcjonariuszom 2 lata. Kolejne informacje TOK FM o 13:00. Pogoda. Dziś we wschodniej części kraju może przelotnie popadać, tam też więcej chmur, w pozostałych regionach sporo słońca i bez deszczu. Na termometrach zobaczymy na ogół od 13 stopni w Zakopanem, przez 17 w Warszawie, do 19 w Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:00 w Radiu TOK FM. Na audycję EKG zaprasza Peugeot, sponsor programu i producent nowego Peugeot Expert, samochodu dedykowanego dla biznesu. Raport gospodarczy. 43 minuty po godzinie 12:00. To jest raport gospodarczy Radia TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Zaczynamy, a w raporcie gospodarczym na początek informacje z rynku walutowego. Euro 4,28 zł, frank 3,94, dolar 3,81, a funt poniżej 5 zł. W tej chwili to 4,97, bardziej 4,98. Relacja euro do dolara 1,12. Przypominam, nie było zmiany stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i jest wyczekiwanie na tę podwyżkę być może w grudniu. Giełda papierów wartościowych w Warszawie. No, jak to na giełdzie? To jest bardzo ciekawa historia, o której dzisiaj warto wiedzieć. W tej chwili WIG20 na plusie 0,2, MWIG40 na plusie 0,82. Warto obserwować ten indeks i to, co się na nim dzieje. I WIG20 0,05 traci i widać dosyć ostry zjazd dzisiaj po godzinie 11:00, jak spojrzeć się na wykres, a zwłaszcza na wyceny spółek energetycznych. Niestety, chyba znów zadziałała tutaj polityka. Była w Sejmie wypowiedź ministra energii, pana Krzysztofa Tchórzewskiego, który mówił o tym, że w ciągu kilku lat wartość nominalna spółek energetycznych może wzrosnąć o 50 miliardów złotych. Pamiętacie państwo, z PGE ostatnio był robiony taki mechanizm podniesienia wartości nominalnej akcji po to, by ostatecznie od tego zapłacić podatek. To jest dla jednych inżynieria finansowa, dla innych pobieranie dywidendy tylko dla jednego właściciela, czyli tego, kto pobiera podatek, a jest nim budżet państwa, a dla pana ministra jest to dopuszczalne prawem działanie. Bardzo interesująca sprawa, na pewno warto obserwować wyceny spółek na giełdzie, a już teraz w raporcie gospodarczym kolejne tematy. Raport gospodarczy. Wracać będziemy raz jeszcze do budżetu unijnego. Komisja Europejska chce przeglądu wieloletniego budżetu i rosną obawy, czy nie doprowadzi to do utraty przez Polskę części unijnych pieniędzy. O realności takiego scenariusza Maciej Zakrocki rozmawiał z Janem Olbrechtem, europosłem. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Gościem Radia TOK FM jest Jan Olbrecht, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Będą straszyć, tak, że pieniądze zabiorą, to czyli, że co? Witam, dzień dobry. Przekupowanie? No, wiemy, że Komisja Europejska kilka dni temu przedstawiła swoją wizję przeglądu wieloletniego budżetu, ale to jest wizja, nad którą również pan pracował jako jeden ze sprawozdawców Parlamentu Europejskiego. W ogóle może wyjaśnijmy krótko słuchaczom, co to jest ten przegląd i skąd się wziął? To może wyjaśnimy, że podobnie jak w każdym państwie i podobnie jak w każdej części władzy publicznej, mamy budżety roczne, z tym, że specyfika Unii Europejskiej polega na tym, że państwa członkowskie umawiają się co do 7 budżetów. Czyli umawiają się co do górnych pułapów, czyli ile najwięcej można wydać w ciągu 7 lat. I te 7 budżetów razem określane jest nazwą perspektywa budżetowa. To jest rzecz niespotykana w państwach członkowskich, ale w Unii Europejskiej pozwala na budowanie tak zwanych polityk wieloletnich, czyli na przewidywanie tego, co będzie dalej. I teraz, jeżeli mamy perspektywę 7-letnią, a w tej chwili mamy 14-20, to
nowe przepisy, które uzgodniliśmy na początku tej perspektywy, mówią, że powinno się w połowie tego okresu przeprowadzić przegląd i sprawdzić, czy rzeczywiście wydaje się pieniądze zgodnie z planem, czy jest to właściwy poziom wydatków, czy odpowiednio zaplanowany i tak dalej. Ten przegląd powinien posłużyć ewentualnym zmianom. I to podkreślam sformułowanie ewentualnym, ponieważ przepisy mówią tak, jeżeli to będzie konieczne, to trzeba doprowadzić do zmian w perspektywie finansowej. Parlament Europejski, który pierwszy w tej procedurze ruszył, powiedział od razu, naszym zdaniem trzeba przeprowadzić zmiany. Inaczej mówiąc, trzeba przeprowadzić rewizję. Pierwsza odpowiedź Komisji, ale również Rady, czyli państw członkowskich, była taka, absolutnie nie. Państwa członkowskie mówiły, bojąc się, że trzeba będzie wydać więcej pieniędzy, że trzeba zrobić tylko przegląd. To, co obserwujemy dzisiaj, Komisja Europejska przyniosła swój dokument, w którym proponuje zmiany. Czyli inaczej mówiąc, Komisja przyznała rację parlamentowi i powiedziała, że jednak trzeba dokonać zmian w połowie tej perspektywy. Ta perspektywa będzie trwała do roku 2020, ale już rozpoczynamy pracę na temat następnej perspektywy, czyli po roku 2020. No, o tym oczywiście za chwilę, natomiast to jest ważne, bo pan mówi, no wszyscy się zgodzili i parlament, a teraz i komisja, że potrzebne są zmiany. W polskiej dyskusji czy debacie politycznej, albo nawet bym powiedział konflikcie politycznym, opozycja, w tym Platforma Obywatelska, no, przestrzega rząd, że jeżeli będzie dalej wobec Unii Europejskiej postępował tak, jak postępuje, to przecież właśnie w ramach chociażby przeglądu budżetu może dojść do znacznych komplikacji, jeśli chodzi o polskie wykorzystywanie unijnych pieniędzy, a wiemy, że to jest szalenie ważne i cenne dla naszego PKB. Więc pytanie moje jest takie. Potwierdza pan, że zasada nieruszania kopert narodowych tak zwanych, czyli to, co zostało na 7 lat przyznane, zostaje utrzymana i w sumie no, niepotrzebnie straszycie trochę, że tymi swoimi wystąpieniami, bo właśnie w ich tle jest taki, że zabiorą nam pieniądze. Nie tyle straszymy, ile informujemy. No tak. Europejskich i Parlamencie Europejskim jest taki. Część posłów uważa, że w niektórych częściach Unii Europejskiej, w niektórych państwach pieniądze będące w kopertach, czyli właśnie zaplanowane na 7 lat, wydawane są źle. Albo wydawane są nieprawidłowo, albo w ogóle są niewydawane. A w innych częściach budżetowych tych pieniędzy brakuje. Jak na przykład brakuje tam, gdzie w niektórych państwach mamy problem z uchodźcami. W związku z czym pojawiają się głosy w poszczególnych państwach, ale również w parlamencie. Takie, które mówią, dlaczego mamy pieniądze trzymać niewydane, kiedy w innych miejscach one są potrzebne. Innymi słowy, zabierzmy pieniądze z tych miejsc, gdzie wydaje się je słabo, nie najlepiej, bądź nie do końca trafnie i dajmy tam, gdzie są potrzebne. W konkretach zabierzmy pieniądze z kopert narodowych. Niektórzy nawet mówią, zamroźmy pieniądze tym, którzy nie współpracują przy uchodźcach. To jest wszystko gra polityczna. Ona dzisiaj jest nieoparta na żadnych przepisach. I odpowiadając na pana pytanie, czy jest to możliwe, żeby to zrobić? Nie. Dzisiaj przepisy mówią, że nawet jeżeli będzie rewizja w perspektywie finansowej, to nie wolno zmniejszać kopert narodowych. To jest jakby takie założenie. Ja jako poseł sprawozdawca bardzo tego wyraźnie broniłem i będę dalej bronił. Czyli inaczej mówiąc, z tytułu braku współpracy, jak mówią nasi koledzy z krajów zachodnich, na pewno nikt nam pieniędzy z polityki spójności nie zabierze. Natomiast równolegle w czasie właśnie dyskusji na temat przeglądu będzie mowa na temat tego, jak poprawić wydawanie pieniędzy, w tym również jak zwiększyć dyscyplinę, w tym również co zrobić z pieniędzmi, które są niewydane, inaczej mówiąc, które normalnie by przepadały. I już wtedy mówimy o czymś innym. Mówimy o tym, czy Polska wydaje dobrze pieniądze, czy czasem nie będzie tak, że nie wyda ich na czas. Jeżeli nie wyda ich na czas, to wtedy wejdą w życie przepisy, które normalnie byłyby dosyć łagodnie traktowane, a teraz będą traktowane ostrzej. I wtedy okaże się, że nikt nam naszych pieniędzy nie zabierze, ale może być sytuacja, kiedy je stracimy. No tylko właśnie, jeszcze żebyśmy to doprecyzowali, bo ja też pamiętam, kiedy się toczyła dyskusja na temat tej siedmiolatki, też Parlament Europejski bardzo naciskał na to, żeby uczynić ten budżet bardziej elastyczny, niż on bywał w przeszłości. Innymi słowy, jeżeli nam gorzej idzie właśnie z wydawaniem pieniędzy, nie wiem, na kolei, no to żeby nie tracić tych pieniędzy i nie oddawać, tylko może dorzucić bardziej, nie wiem, na autostradę.
Jeżeli dalej ta filozofia będzie utrzymana, to nawet jeśli będzie Polska miała problem, załóżmy, z wydaniem jakiejś części pieniędzy w jednym obszarze, no to czy w ramach tejże elastyczności sama Polska nie może zdecydować we współpracy z Komisją, że wykorzysta je gdzie indziej i w efekcie nic nie straci? To jest kwestia zmian, które są wewnątrz koperty. Czyli inaczej mówiąc, mamy kopertę dla Polski przyznaną. Przypominam, że to jest w samej polityce spójności ponad 82 miliardy euro. Tyle jest dla Polski przeznaczone na lata 14-20, z wydatkowaniem jeszcze 21-22-23. Te pieniądze są nam przyznane i one są w rękach polskich. I teraz Polska musi z nich umiejętnie korzystać. Po to przedstawia swoje programy operacyjne. Pytanie jest, czy będzie chciała w określonym momencie zmienić te programy operacyjne, czy inaczej mówiąc je przeprogramować, jeżeli będą nowe wyzwania, nowe sytuacje i tak dalej. To tutaj rzeczywiście my walczymy o to w parlamencie, żeby państwo członkowskie miało większą swobodę, żeby mogło dokonywać zmian wewnątrz programu. Ale pamiętajmy, że są pewne ramy. Mamy dzisiaj tak zwane takie cele tematyczne, wokół których pieniądze powinny być bardziej wydatkowane. Ale od razu dopowiem, że niektórych państwa członkowskich, gdzie na przykład jest bardzo wielu uchodźców, gdzie trzeba zbudować dla nich bazę mieszkaniową, zdrowotną i tak dalej, to dzisiaj tamte państwa proszą o możliwość dokonywania zmian wewnątrz swoich kopert. Po prostu oni chcą przeznaczyć więcej pieniędzy właśnie na uchodźców i Komisja Europejska pozwoli im na tego typu zmiany. Zresztą będzie przygotowana cała nowa część prawodawstwa dotycząca